Ja wszystko pamiętam z tamtego czasu. Jak ja to Iwonę widziała wczoraj. Tego momentu po prostu nie zapomnę nigdy. Bo ja nic innego wtedy nie myślałam, tylko że ona została zgwałcona, pobita, zamordowana i cierpi. I nie wiadomo, kogo ona spotkała po drodze, tak? Kto jej zrobił krzywdę i jaką krzywdę. Póki ja nie będę wiedziała, czarna na białym, że ona nie żyje i tu jest jej ciało, ja nie zaznam spokoju. Trzynaście lat. Prawie tyle minęło, odkąd matka Iwony Wieczorek widziała swoją córkę po raz ostatni. To sporo czasu, ale sprawa nadal budzi ogromne emocje, bo nie wiadomo, co się stało. Zaginięcia 19-letniej pięknej dziewczyny nikt się nie spodziewał, a okoliczności skrywają wiele tajemnic. Ona była w takim czasie, gdzie przez cały czas mówiła: mamo, to są najdłuższe wakacje mojego życia. I ona chciała to jakoś wykorzystać, tak? To był piękny, letni, wakacyjny dzień, gdzie było dużo takich imprez. Koleżanki miały jakieś urodziny, jakieś były dyskoteki, jakieś były spotkania związane z właśnie zdaniem matury, z oczekiwaniem na studia. To był naprawdę dla niej fantastyczny dzień, bo ona wiedziała, że jak pójdzie na studia, to tych wakacji już takich nie będzie. Nie będzie miała takiego czasu, gdzie będzie mogła tyle poświęcić czasu swoim koleżankom i tak naprawdę imprezom, które tam towarzyszą każdej młodzieży. Sopot, środek wakacji. Po dobrze zdanej maturze Iwona Wieczorek, jak większość młodych ludzi, korzystała z wakacyjnego życia. Najpierw z przyjaciółmi spotkała się na ogródkach działkowych. Później udali się na imprezę do jednego z sopockich klubów. W tę noc Iwona miała spać u przyjaciółki Adrii. Ja już wiedziałam o tym wcześniej, że ona idzie na tą imprezę, że mają się spotkać, że poznała nowych znajomych. Były to osoby, przede wszystkim chłopcy, którzy też byli na tej imprezie, no poznani jakiś miesiąc, dwa miesiące wcześniej. Natomiast koleżanki to były koleżanki Iwony, z którymi Iwona się przyjaźniła od lat. Iwona do mnie zadzwoniła i powiedziała: mamo, ja biorę prostownicę, biorę kosmetyki, wychodzę już i idę do Adrii, będziemy się przygotowywać na tą imprezę. Ja ją mówię: no to dobrze, ja mówię: to idź. A ja mówię: co będzie następnego dnia, tak? Czy wracasz do domu, czy nocujesz u Adrii? Ona powiedziała: zobaczymy, jak nie przyjdę do domu, to na pewno będę nocowała u Adrii. Tak wielokrotnie było. Nic nie wskazywało na to, że coś się mogło wydarzyć. Następnego dnia, około godziny 15, 16, przychodzi Iwony kolega z koleżanką i pyta się, czy u mnie w pracy nie ma Iwony. A ja mówię: jak to? No to przecież Iwona śpi u Adrii. Nie, u Adrii jej nie ma. A ja mówię: no to może gdzieś indziej jest. No nie, nie ma, bo my jej szukamy od rana. To wie pan, ja byłam zaskoczona. Ja mówię: jak to szukacie jej od rana? A ja mówię: szukacie jej od rana, Iwony nigdzie nie ma i dopiero teraz przychodzicie do mnie i mówicie, i szukacie jej u mnie w pracy? Wzięłam tą młodzież, że ja mówię: to chodźcie, ja mówię, i pójdziemy. A ja mówię: szukać, przejdziemy się tą drogą, gdzie Iwona mogła pójść. Iwona Wieczorek prawdopodobnie po jakiejś sprzeczce opuściła sama klub około 3 w nocy. Według ustaleń i treści SMS-ów dziewczyna szła w kierunku Gdańska nadmorską promenadą. Zaczęłam chodzić po tej promenadzie, każdy kosz na śmieci był mój, wie pan, w sensie takim, że zaczęłam szukać czegoś, jakiejś torebki czy coś, co mogło się wydarzyć, niczego żeśmy tam nie znaleźli i postanowiłam, byłam zdeterminowana, postanowiłam zgłosić zaginięcie mojej córki na policję. Policjant był zdziwiony, że ja w ogóle przyszłam, może gdzieś zabalowała, może gdzieś nocuje, a co pani się denerwuje, to było wczoraj. A może się znajdzie? No wie pan, no, takie słowa, które po prostu lekceważące.